Hej, z tej strony Dyku. Ja byłem na kilku planetach, między innymi na Cytadeli Two Hands, żeby kupić jakieś ulepszenia, które gdzieś tam zalegały. Jeszcze nie wszystkie kupiłem, ale mam niektóre już kupione. I tutaj mamy twarde pancerze, więc możemy sobie to od razu rozwinąć. I chyba na ten moment nic więcej nie mamy do rozwinięcia, bo tamte chyba technologie były od razu rozwinięte. A nam chyba nic innego nie pozostaje, jak udać się do Głowicy Półksiężyca. Na Cytadeli jeszcze znalazłem tą przesyłkę dla Isha, ale tam był tylko datapad do przeczytania. I niestety że za szybko zamknąłem go, żeby go przeczytać. No, my to mamy już wszystkie wykupione. Na Tuchance mamy jedno ulepszenie do kupienia. Na Cytadeli już nic więcej nie mamy. No i jak ja sprawdzałem, no to zostaje nam tylko Mgławica Półksiężyca. W niej mamy najwięcej misji aktualnie do zrobienia, ale zapewne to się zmieni, jak zaczniemy analizować tutaj planety. Co ja oczywiście zrobię poza nagraniem. Sonda wystrzelona. Wykryto anomalię. No i skanując planety, znalazłem już jedną anomalię, gdzie od razu udamy się na wykonanie tego zadania, więc posłuchajmy, co tutaj wykryliśmy. Statek. Wszystkie jednostki proszone są o zajęcie pozycji i oczekiwanie na ogłoszenie protokołu obronnego. Powtarzam, na orbicie zauważono niezidentyfikowany statek. Wszystkie jednostki proszone są o zajęcie pozycji i oczekiwanie na ogłoszenie protokołu obronnego. Statek. Wyrzucam sondę. Znalazłam coś. Wykryto obecność najemników w kopalni na powierzchni planety. Zakład oficjalnie zastrowany na korporację Eldelfeld Ashland Energy potwierdzono obecność zaćmienia. Nadajnik ratunkowy w zakładzie nie funkcjonuje. Wykryto dużą liczbę startów statków kosmicznych. No to lądujemy. Łyk kawusi był, więc bierzemy Garusa i Kasumi. A ja mogłem sprawdzić pancerze dla Sheparda, bo mamy już troszkę z ich zebranych, więc może jakieś lepsze inne byśmy mogli założyć. No i mamy celność broni poprawioną. Karabinów szturmowych. Na razie ten wskaźnik fajnie wygląda. Aczkolwiek dalej jest taki duży. Ale zobaczymy w praktyce, jak to będzie wyglądało. Może się okazać, że będzie dużo, dużo celniej. Te robaczki nas interesują. Są przyjaźnie nastawione. Tu jest jakiś komputer ładunku. Zaraz go sprawdzimy, tylko tutaj mamy taką wnękę do sprawdzenia, ale nic konkretnego tutaj nie mamy. Dziennik ładunkowy. Statek towarowy Ter Alan zadokował i odebrał duży ładunek surowców. Potem wyruszył do zakładu w układzie Dranek. Załoga statku poprosiła o eskortę ze względu na dużą aktywność piratów na szlaku. I tutaj już mi się nie podoba, bo jest, są drzwi otwarte. O! Jak jest z celnością broni? Wydaje mi się, że jest dużo celniej. Więc te ulepszenie nam się opłaciło. A tutaj już dostaliśmy, że mamy zbadać zaćmienie. Tylko teraz tak, tu mamy drzwi do schakowania. A tu mamy jakieś takie lekkie przejście. Ale tu chyba tylko mamy palat i nic więcej tutaj nie będziemy mieli. Dobrze mówię? Tak. Więc możemy sobie zachować teraz drzwi. Użyjemy sobie hakowania.
mamy C, tu mamy uziemnienie i tu mamy rezystor, można powiedzieć. Jakoś te znaczki pewnie są jakimś nawiązaniem do elektroniki. PDA. Uwaga! Zostaliśmy zaatakowani przez najemników. Należy odeskortować cywilów do kwater załogi, po czym wrócić do obszaru roboczego i bronić głównego komputera za wszelką cenę. No, to będzie coś tutaj grubo się działo. Shepard się kryj. Nie no, faktycznie jest dużo większa trudność, bo widzę, że wrogowie dużo szybciej padają. Benz. Teraz mnie widzisz. Chowamy się. Musiało boleć. No pięknie, Kasumi. Ona robi robotę. Ta rakietka nie przeleci. Mamy amunicję przebijającą tarczę. Ups. Tak my go nie trafimy. I w ten sposób też nie. Tylko teraz czemu on nie chce nas atakować? Niezły strzał! No parę naboi poszło, ale to nic. Przeładujemy sobie broń. Amunicję zgarniemy. I tu mamy skrzynki z amunicją, znaczy jakieś wybuchowe. Sterownik mostka. Ale żeby do mostka się dostać, to my potrzebujemy przejść dookoła. Trzymajmy się lepiej prawej strony. Oj! Kamuflaż. Ten zdjęty, tanka co mi nam pomogła. Albo częściowo. Weźmiemy sobie amunicję. Jednostka centralna, zhakujemy ją. To jest to. Teraz kod zielony. Cały akapit to będzie to. I teraz potrzebujemy. To jest zielony kod, który jest w tym miejscu. Zaszyfrowane dane. Miejsce, z którego wysłano ostatni raport Ster Alan. Zaszyfrowane. Oszyfrujmy. Przetrwać natarcie na w celu uzyskania informacji z komputera. Shepard, chowa się, bo mało życia mamy. Pocisk obalający gotowy. No to broń to teraz jest fajna. Nie mam ich na linii strzału. Mam jednego. I tu mamy całą armię. Cel się zamaskował! Potrzebuję pomocy! Straciłam cel! Sanitarium!
Sagittarius! I kapitanie Leon, padniesz. Deszyfracja zakończona. Zbadajmy jednostkę. Odszyfrowane dane są niekompletne. Potrzeba więcej informacji, by wyśledzić pozycję Ter Alan. Dane zostały wysłane do Cerberusa w celu dalszej analizy. Statek towarowy Ter Alan zadokował i dobrał dużo ładunek surowców. A, to już czytaliśmy ogółem. Tu mamy sterownik mostka. Czyli my tutaj mamy po prostu już przejście w tej, z tej strony. I trochę paladu. A bardziej potrzebujemy kredytów, bo mi zabrakło znowu tych funduszy na tuchance, żeby kupić ulepszenie strzelby. Co prawda ja strzelby nie korzystam, ale nasi towarzysze już tak. Czy to już mamy wszystko załatwione tutaj? Na to wychodzi, że tak. A, jest nawet. Zakończenie misji. I uzyskano dane na temat położenia statku Ter Alan. Konieczna dalsza deszyfracja. Powinien pan porozmawiać z Tali. Jest czymś wyraźnie zmartwiona. No, zaraz pójdziemy z nią pogadać. Wiadomości nie mamy. Więc udamy się do maszynowni. I tutaj mamy dostęp do... Shepard, dobrze, że jesteś. Mogę potrzebować twojej pomocy. Właśnie dostałam wiadomość z wędrownej floty. Rada Admiralicji oskarżyła mnie o zdradę. Boję się, Shepard. Nikt, kto cię zna, nigdy by nie uwierzył, że możesz zdradzić swój lud, Talii. Sama nie wiem. Nie stawia się takich zarzutów, jeśli nie ma niezbitych dowodów. Ale dziękuję, że we mnie wierzysz, Shepard. To dlatego, że współpracujesz z Cerberusem? Nie współpracuję z Cerberusem. Współpracuję z tobą. I dostałam pozwolenie, żeby znowu służyć na Normandii. Nie mam pojęcia, o co mnie oskarżają. Przecież gdybym zdradziła flotę, wiedziałabym o tym. Co się dzieje z Quarianinem oskarżonym o zdradę? Najpierw jest przesłuchanie, na którym sędziami są członkowie Rady Admiralicji. Mój ojciec jest jednym z nich. Będzie musiał wycofać się z tej sprawy. Boję się nawet myśleć, jak on się teraz musi czuć. Karą za zdradę jest wygnanie. Jeśli mnie skażą, nigdy nie będę mogła wrócić. A więc nie masz pojęcia, dlaczego cię oskarżają? Żadnego. Szczegóły takich zarzutów rzadko są omawiane na otwartych kanałach. Niczego się nie dowiem, dopóki nie znajdę się we flotylli. Co się stanie, jeśli cię skażą? Jak już mówiłam, zostanę wygnana. Szczegóły zależą od sędziów. Jeśli uznają, że to tylko tragiczna pomyłka, skazaniec może nawet dostać mały statek i trochę zapasów. Ale to nie ma znaczenia. Tak czy inaczej, jeśli uznają mnie winną, już nigdy nie zobaczę wędrującej floty. Więc nie ma więzienia ani kary śmierci? Nie mamy środków na długoletnie utrzymywanie więźniów. Monitorowana praca jest bardziej efektywna. Mamy też za mało ludzi, żeby pozwolić sobie na egzekucję. Wygnaniec nadal może mieć dzieci, a one są witane we flocie z otwartymi ramionami. Jak często oskarża się kogoś z floty o zdradę? Rzadko. Musi chodzić o coś, co zagraża całej flocie, nie pojedynczemu statkowi. Ostatnim takim przypadkiem była Anora Vania Vasselani. Inżynier, która przekazała Batarianom plany systemów obronnych floty. Miała dobre intencje. Batarianie podpisali kontrakt na ulepszenie naszych systemów, ale oddali plany bandzie piratów. Została skazana? Nie. Poleciała na samobójczą misję przeciwko piratom. Zniszczyła ich, zanim zdążyli zaatakować flotę. Została uniewinniona. Pośmiertnie. Miejmy nadzieję, że ja nie będę tak udowadniać swojej niewinności.
Jak przebiega proces? Jak szybko musimy cię tam dostarczyć? Dadzą mi odpowiednio dużo czasu, żebym mogła się stawić i podjąć obronę. A jeśli się nie pojawię, to w końcu osądzą mnie zaocznie. A co do przebiegu, jest mniej formalny niż procesy na Ziemi albo w Cytadeli. Jesteśmy rodziną. To jak bardzo nieprzyjemne spotkanie rodzinne. Dobrze, znajdźmy tę flotę. Zamierzałam polecieć innym statkiem. Nie sądziłam, że będziesz mieć czas, żeby mi pomóc. Dziękuję, Shepard. Wprowadzę do Normandii aktualne współrzędne flotylli. Admirałowie będą na nas czekać. No to musimy udać się do wędrownej floty, żeby pomóc Talii. Więc my to sobie wykonamy... Może od razu, żeby Iliu mieć tak na czysto. Jest coś, o czym powinien... Coś jeszcze, komandorze? To wszystko. Powodzenia, Shepard. Mamy wiadomości? Nie mam wiadomości. Okej, ja skończę tylko analizę tych wszystkich planet, może w Iliu. I ostatecznie udamy się na pomoc dla Talii. Tak, dokładnie tak. To byśmy wykonali. Tak, mam jedną przesyłkę z Cytadeli. Ale tego to ja kompletnie nie umiem znaleźć. I jesteśmy już po skanowaniu planet w tym układzie, czyli układ progu Valhalla. I wchodzimy na orbitę wędrownej floty. 50 tysięcy jednostek mieszczących ponad 17 milionów Quarian. Dokujemy. Przede wszystkim bierzemy Talii i Garusa. Tu mamy jeden punkt i dla Talii mamy punkty do rozdania. Tu i tu. I hakowanie SI też sobie dodamy i nawet dodamy jej jeszcze jeden punkcik. I weźmy sobie ulepszone hakowanie SI. I nic więcej na razie nie możemy zrobić z tymi punktami. Talizora Vasnima Narraya prosi o zgodę na dokowanie Narrayi. Wasz statek figuruje jako własność Cerberusa. Proszę o weryfikację. Po latach tułaczki w otwartej przestrzeni na grzbietach fal światła pośród ławic pyłu zakończę wędrówkę, gdzie ją rozpoczęłam. Zezwalam na dokowanie. Witaj w domu, Talii. Wyślijcie do nas ekipę od bezpieczeństwa i kwarantanny. Nasz statek nie jest czysty. Rozumiem. Podchodźcie do doku numer 17. To ja właśnie ciekawi, że Normandia może być zadokowana na dowolnym miejscu. Kapitan Shepard, Talizora wiele mi o panu mówiła. Żałuję, że nie spotykamy się w milszych okolicznościach. Nigdy nie osiągnąłem stopnia kapitana. Formalnie nie należę już do sił zbrojnych przymierza. Jest pan dowódcą Normandii i ponosi odpowiedzialność za życie osób na jej pokładzie. Nasz gatunek uważa to za godne poszanowania. Oby chronił pan swoją załogę od zła, wiodąc ją przez międzygwiezdną pustkę. Killa Selay, to stare błogosławieństwo kapitanów statków, Shepard. Talii wyciągnęła załogę Normandii z wielu tarapatów. Chcę się jej za to odwdzięczyć. Rozumiem. Jako kapitan statku, na którym służy, ma pan coś do powiedzenia. Chciałbym być bardziej pomocny, Talii. Na procesie muszę oficjalnie zachować neutralność, ale... jestem tu, jeśli chcesz porozmawiać. Oskarżają cię o sprowadzenie do floty aktywnego geta w ramach tajnego projektu. To obłęd! Nigdy nie przywoziłam aktywnych getów. Przysyłałam tylko części i kawałki. Wysyłałaś części getów do wędrownej floty? Tak. Mój ojciec prowadził badania, potrzebował materiałów. Jeśli wysłałam coś, co było tylko uszkodzone, a nie trwale nieaktywne... Nie. Sprawdzałam wszystko, byłam ostrożna.
W zasadzie mam rozkaz osadzić Tali Zora w areszcie do przesłuchania. A zatem, Tali, nie wolno ci opuścić tego statku do końca procesu. Dziękuję, kapitanie. Przygotowania rozpoczęły się wraz z waszym przybyciem. Przesłuchanie odbywa się na placu ogrodowym. Powodzenia. Mamy iść na przesłuchanie, ale czy możemy... Porozmawiajcie z admirał Raan. Czeka tam na was. Nie mogę uwierzyć, że oskarżają Tali Zora o coś takiego. Tali Zora nie może nawet znaleźć sobie kwariańskiego kapitana na obrońcę. Właściwie już jest skazana. Widzę, są podzielone zdania. Tali Zora was Normandii. Cieszę się, że jesteś. Nie mogłam dłużej odwlekać procesu. Ciocia Raan! Shepard was Normandii? To jest admirał Shalaran Vastonbay. Jest przyjaciółką mojego ojca. Chwileczkę. Raan, nazwałaś mnie was Normandii. Niestety. Rada Admiralicji postanowiła sądzić cię pod tym nazwiskiem, ponieważ odeszłaś z Nimy. Jesteś admirałem. Czy to znaczy, że jesteś jednym z sędziów? Niestety nie. Ze względu na znajomość Stali i jej ojcem, musiałam wycofać się z udziału. Ojciec pewnie musiał zrobić to samo. Zobaczysz w środku, Tali. Ja będę prowadzić proces i pilnować przestrzegania protokołu. Ale nie mam głosu w ustalaniu werdyktu. Rozumiem, że przynależność do ludzkiego statku to zła oznaka. Odebrali mi nazwę mojego statku. Wychodzi na to samo, jakby mnie wygnali. Jeszcze nie jest po wszystkim, Tali. Masz przyjaciół, dla których wciąż jesteś Tali Zora Vasnima. Bez względu na twoje oficjalne nazwisko. Powinniśmy zaczynać. Czy Tali ma obrońcę, kogoś, kto będzie ją reprezentował? Owszem. Według kwariańskiego prawa jest teraz członkiem twojej załogi. A oskarżony załogant jest zawsze reprezentowany przez kapitana swojego statku. A więc to ty będziesz występować w mojej obronie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ci pomóc, Tali. Dziękuję, Shepard. Nie znalazłabym lepszego obrońcy. Nasze prawo jest proste. Nie musisz się martwić o żadne kruczki prawne ani luki w przepisach. Staraj się mówić prawdę. To musi wystarczyć. Chodź już. Obiecałam, że nie będę cię zatrzymywać. Myślę, że nasz poziom idealisty powinien wystarczyć, żeby ją obronić, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Trochę kwarian się tutaj zebrało na ten proces. Konklawe rozpoczyna obrady. Błogosławieni niech będą przodkowie, którzy uchronili nas od śmierci, zapewnili pokarm i pozwolili dożyć tej chwili. Kila Selai. Oskarżona Tali Zora was Normandii przybyła ze swoim kapitanem, by bronić się przed zarzutem zdrady. Sprzeciw! Człowiek nie powinien się pojawić na procesie dotyczącym tak ważnych kwestii! Trzeba było nie ogłaszać Tali członkiem załogi Normandii, admirale Corys. Shepard musi tu pozostać jako kapitan Tali. Sprzeciw odwołany. Shepard was Normandii. Tali Zora jest oskarżona o zdradę. Wystąpisz w jej obronie? Zgadzam się, jeśli w ten sposób pomogę Tali. Ale w duszy pozostanie dumną obywatelką wędrownej floty, Tali Zora Vasnima. To przykre, że jej kapitanowi zabroniono stanąć dzisiaj u jej boku. Nikomu niczego nie zabroniono, to po prostu... Okłamuj ich, jeśli musisz, Zal'Korisie, ale nie oczekuj, że ja będę przysłuchiwał się twoim kłamstwom w ciszy. Człowiek ma rację. Admirałowie,
proszę o spokój. Jesteśmy wdzięczni, że kapitan Shepard chce reprezentować Tali Zora na tym procesie. Tali, oskarżono cię o sprowadzanie getów do wędrownej floty. Przyznajesz się do winy? Jak Tali mogła to zrobić w czasie służby na Normandii? Dla jasności, Shepard. Tali nie jest oskarżona o przywożenie całych getów. Tylko części, które mogły same się aktywować. Ale nigdy nie wysłałabym do floty aktywnego geta. Wszystko, co wysyłałam, było nieaktywne i niegroźne. Wyjaśnij więc, jak gety zajęły statek, na którym pracował twój ojciec. O czym pani mówi? Co się stało? Tali? Z tego, co wiemy, gety zabiły wszystkich na Alarei. Łącznie z twoim ojcem. Co? O, Kila. Rozumiem sens tej rozprawy, admirałowie, ale w tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo wędrownej floty. Normandia stoi w gotowości, żeby wam pomóc, jak tylko będzie trzeba. Dziękuję. Kuariańskie oddziały szturmowe próbowały odzyskać statek, na razie bez powodzenia. Shepard, musimy odzyskać Alarei. Najbezpieczniej byłoby zniszczyć statek. Ale jeśli interesuje cię honorowa śmierć, zamiast wygnania... Interesuje mnie znalezienie ojca, Bosztet! Zamierzasz odebrać Alarei Geton? To niezwykle niebezpieczne. Z waszym pozwoleniem, admirałowie, owszem. Dobro floty jest najważniejsze, a Tali musi znaleźć ojca. Zgoda. A jeśli zginiesz podczas tej godnej misji, twoje imię zostanie oczyszczone, Tali. Omówimy to później. Zatem postanowione. Spróbujecie odbić Alarei. Macie zezwolenie na opuszczenie Rai. W hangarze pomocniczym będzie czekał na was Prom. Uważaj na siebie, Tali. Rozprawa będzie kontynuowana po twoim powrocie lub orzeczeniu twojej śmierci w akcji. Całkiem fajny przebieg tej rozprawy. Bo spodziewałem się, że tylko będą pogaduszki. Dziękuję, że zgodziłeś się odzyskać Alarei, Shepard. Admirałowie wyglądali na przekonanych, że mój ojciec już nie żyje, a nie wiem. Nie dowiemy się niczego, dopóki tam nie dotrzemy. Jak się trzymasz? Wzięli cię pod niezły ostrzał, jeszcze zanim powiedzieli ci o ojcu. Wiedziałam, że będzie niedobrze, ale oskarżenie o zdradę to coś, na co nie można się całkowicie przygotować. A mój ojciec... nie wiem. Może nie zginął. Nie mają pewności, że nie żyje. Zwyczajnie nie wiem, Shepard. I muszę się dowiedzieć. Ruszajmy. Dobra. Im szybciej dotrzemy na Alarei, tym szybciej dowiemy się, co się stało. Shepard, droga do hangaru pomocniczego prowadzi przez salę konklawę, w której teraz jesteś. Podstawiony Prom jest nieuzbrojony. Przyjąłem. Gety na Alarei zapewne zbudowały kolejne egzemplarze. Spodziewaj się silnego oporu. Tu możemy pogadać? Shalom? Wrobiłaś mnie, Szalo! Kazałaś kapitanowi Dani milczeć! Dopiero na procesie dowiedziałam się, że mój ojciec może nie żyć? Czemu? Admirałowie musieli usłyszeć szok w twoim głosie, Tali. Inaczej mogliby ci nie zezwolić na próbę odzyskania Alarei. To najlepsza okazja na zdobycie dowodów, które mogą cię oczyścić. Przykro mi. Nie możemy sobie pozwolić na delikatność, Tali. Wiem, że próbuję jej pani pomóc, ale to była przesada. Nikt inny nie stanie w jej obronie, Shepard. Robię wszystko, co mogę. Tego chciałby jej ojciec. Nie mów w ten sposób. Może on jeszcze żyje. Musicie szybko dotrzeć na Alarei. Mogę wam jeszcze jakoś pomóc? Co może nam pani powiedzieć o Alarei? Niewiele. Rel Zora powiedział tylko, że pracuje nad nowym systemem obronnym. Powiedział mi tylko, żebym przesyłała mu wszelkie części getów, jakie znajdę. Założyłam, że testował broń na elementach getów. Nie wiedzieliśmy nic, dopóki Alarei nie wysłał sygnału alarmowego i nie zamilkł. Nie wiedzieliśmy nawet o getach, dopóki wysłany oddział nie został zaatakowany. Mówisz, że nie ma żadnych danych na temat sytuacji wewnątrz statku. Zgadza się.
Marines, którym udało się przeżyć i uciec, widzieli zwłoki w korytarzach. Musimy oczekiwać najgorszego. Nie, nie musimy. Jak długo znasz rodzinę Tali? Poznałam ich, zanim Rel został admirałem. Jakieś 25 albo 30 lat temu. Byłam przy narodzinach Tali. Zsynchronizowałam kombinezon z jej matką, żebyśmy mogły być w jednej sali na otwartym powietrzu. Chorowałam potem przez tydzień, ale było warto. To ja zabrałam Tali od matki i umieściłam ją w bąblu. Strasznie płakała. Nie rozumiem. Umieszczacie swoje dzieci w bąblach? W komorach ochronnych. To etap pomiędzy korzystaniem z układu odpornościowego matki i otrzymaniem własnego kombinezonu. W bąblu rodzice mogą bezpiecznie zabrać dziecko ze sterylnego pomieszczenia. Kombinezony zakładamy dopiero w wieku dojrzewania. Otrzymanie pierwszego kombinezonu to uroczysta chwila, jak osiągnięcie pełnoletności. Niewiele słyszę o udziale Rela w życiu Talii. Trudno to wyjaśnić. Nie powinnam. Nie szkodzi, ciociu Szalo. Pomiędzy członkami załogi nie ma tajemnic. Chyba opowiadałam już Shepardowi o moim ojcu. Skoro tak mówisz, Rel był pochłonięty sprawami Quarian. Na rodzinę pozostawało mu niewiele czasu. Chciał dać Talii i jej matce ojczystą planetę. Albo przynajmniej silną flotę. W ten sposób okazywał miłość. Jakie dowody mogą przekonać admirałów? Tali, przyznałaś się, że wysyłałaś ojcu części getów potrzebne mu do pracy. Owszem, ale nic, co mogłoby samo wrócić do życia. Byłam bardzo ostrożna. Więc znajdź dokumentację transportów i eksperymentów. Jakiś dowód twojej ostrożności. Coś, co potwierdzi, że to wszystko potworny wypadek, którego nikt nie mógł przewidzieć. Wśród admirałów toczyły się jakieś kłótnie. Zauważyłeś? Tak, to delikatna sprawa ze względu na obecność getów. Rada Admiralicji próbuje zdecydować, czy skupić się na rozwoju kolonii, czy spróbować odzyskać ojczystą planetę. Myślicie o wojnie? Z getami? Ja nie, Tali. Inni? Owszem. Wiem, że wędrowna flota jest potężna, ale nawet wy nie dacie rady getom. Mamy dość błąkania się wśród gwiazd. Chcemy odzyskać nasz świat. Zapłaciliśmy już za swój błąd. Nie wyrażam własnej opinii, tylko przedstawiam sytuację. Musimy iść. Powodzenia na Alarei. I tu jeszcze mamy generała. Może odzyskać Alarei. Będzie to Talizora. Tali, cieszę się, że admirał Ran pozwoliła ci lecieć na Alarei. Może znajdziesz tam coś, co oczyści cię z zarzutów. Bardziej obchodzi mnie znalezienie ojca, admirale. Powodzenia. Rozwal trochę getów przy okazji. A to kapitan Shepard? Jestem admirał Han Gerel Vasnima. Admirała Corisa zatkało mocniej niż krogański klozet. Cieszę się, że kapitan Tali dobrze sobie radzi na sali sądowej. Chcę tylko pomóc Tali, admirale. Cieszę się, że jest ktoś, kto chce. Admirale, wierzy pan w moją niewinność, prawda? Znam ciebie i twojego ojca. Zbyt wiele włożyliście w tę flotę, by narazić jej bezpieczeństwo na szwank. Poza tym oboje jesteście zbyt mądrzy, by popełnić błędy, które wam zarzucają. Może pan powiedzieć mi coś na temat Alarei? Nic dobrego. Wysłaliśmy w ten cholerny bajzel naszych najlepszych Marines. Tylko garstka wróciła. Eksperymenty Rela obróciły się przeciwko niemu. Statek roi się od getów. Nie oczekujcie, że ktoś tam przeżył. Admirale! Mój ojciec, pański przyjaciel jest na tym statku! Wiem, Tali. Ale gdyby Szala nie zasugerowała, że zgłosisz się na ochotnika, już dawno byśmy zniszczyli Alarei. Takie jest nasze stanowisko. Może mi pan opowiedzieć o innych admirałach? Coś, co pomoże zmienić ich zdanie na temat Tali? Ta, której nie rozpoznałaś, Tali, to admirał Xen. Ona jest niezdecydowana. Bezpieczeństwo floty jest dla niej bardzo ważne.
Z drugiej strony, zawsze interesowało ją badanie getów. Mam nadzieję, że dostrzeże pożytek w badaniach Rela. Admirał Corys jest tym samym marudnym siuśmajtkiem, co zawsze. Domyślam się, że nie zgadza się pan z poglądami Corysa. A może to coś osobistego? Jest przeklętym apologetą getów. Uważa, że przed wiekami nie mieliśmy prawa próbować ich zniszczyć. Chce, żebyśmy znaleźli sobie nową kolonię, zamiast odzyskać ojczyznę. Badania nad getami złoszczą go. U niego nic nie zdziałacie. Od dawna znacie się z ojcem Tali? Służyliśmy razem na statku bojowym Jaska podczas paskudnego ataku Batarian. Byliśmy szczeniakami, kadetami przed pielgrzymką. Z 10-osobowej załogi zginęło 6. Bariery kinetyczne przestały działać. Byliśmy z Relem sami na mostku, a Batarianie właśnie przejęli jeden z transportowców. Uratowaliście transportowiec? Mieliśmy rozkaz utrzymywać pozycję, ale Rel spojrzał na mnie i powiedział: jesteśmy niepełnoletni, nie mogą nas oskarżyć o złamanie szyku. On objął stery, ja zająłem się bronią i odzyskaliśmy ten transportowiec. Jego załoga nazwała nas bohaterami. Dowództwo nazwało nas idiotami. Potem przypięli nam medale i wypchnęli na pielgrzymkę nieco wcześniej niż zwykle. Taki już jest Rel. Mam wrażenie, że to polityczna sprawa. Chodzi o coś więcej niż tylko o to, że Tali przywiozła trochę sprzętu. Zauważył pan? Ojciec Tali nie prowadził testów broni na getach dla zabawy. Szukał czegoś, co da nam przewagę, gdy zaatakujemy gety na pełną skalę. Wiem, że ojciec chciał odzyskać ojczystą planetę. Ale czy naprawdę jesteśmy tego bliscy? Nie wiem, mała. Prawie nam się udało wygrać głosowanie. Musimy dać ludziom nadzieję na zwycięstwo. Mam nadzieję, że Quarianie znajdą sobie nowy dom, admirale. Ale i gracie z ogniem. Jest nam teraz zbyt wygodnie, Shepard. Mamy największą flotę w galaktyce, a latamy sobie bez celu. Ta flota może być nam potrzebna do walki ze żniwiarzami, admirale. Więc musimy znaleźć planetę, na której schronimy naszych cywilów na czas walk. Dziękuję za informację. Trzymaj się, mała. Dziękuję, admirale. Okej. A, tu też mamy jakieś przejście. Co najmniej kapitan Talizora wykazuje się elokwencją, choć to człowiek. Potrafisz porwać tłumy, człowieku. Widzę, że wyświadczyłem Tali przysługę, pozbawiając jej przydomku Was Nima. Komandorze Shepard, admirał Zalkoris, Was Quip Quip. Nie pytaj o przydomek. Naprawdę nie sprawia mi to przyjemności, Tali. Ale naraziłeś naszą flotę na wielkie niebezpieczeństwo i hańbę. Może mi pan coś powiedzieć na temat Alarei? Tylko tyle, że należało pozwolić nam, byśmy go zniszczyli. Gdy znajdziemy dowody na to, co robili tam Tali i jej ojciec, nie będzie szansy przekonać pozostałych admirałów. Nie sprowadzałam aktywnych getów na Alarei, admirale! Wiem, jakie są niebezpieczne! Przywoziłam tylko części! Porwany statek i jego zmasakrowana załoga przeczą twoim słowom, Talizora. Dowodzi pan statkiem o nazwie Quip Quip? O, zaczyna się. Nasz gatunek w trudnych czasach kupował używane statki od innych kultur. A czasami zdarzały się problemy z przerejestrowaniem statku. Mieszkańcy tych statków wdzięcznie i godnie dźwigają brzemię obco brzmiących nazw. Jeśli to panu przeszkadza, może powinien pan znaleźć inny statek? Od czasu do czasu rozważam wniosek o przeniesienie na statek z jakąś szacowną nazwą. Na przykład Defrance czy Iktomi. Ale jestem dumny z Quip Quipa. I nie przejmę się tymi małostkowymi zniewagami. Co dokładnie zarzuca pan członkowi mojej załogi, admirale? Ogromnie szanuję Tali. Jej wkład w walkę z Sarenem jest godzien pochwały. Ale podobnie jak jej ojca, interesuje ją tylko zniszczenie getów. Istot, które stworzyliśmy. Istot, którym wyrządziliśmy krzywdę. Gety wypędziły nas z ojczystej planety! Nic dziwnego. Próbowaliśmy je zabić.
Między panem i resztą admirałów doszło do różnicy zdań niezwiązanej z procesem Talii. Zgadza się. Talii, przepraszam, że doszło do tego na twoim procesie. Pozostali admirałowie nalegają na wojnę. Rel Zora prowadził badania nad nową bronią przeciwko getom. Chcą, by flota została zniszczona na niebie naszej ojczystej planety. Zamiast znaleźć nową kolonię i przystosować się. Czy Quarianie mogą współistnieć z getami po wszystkim, co się wydarzyło? Nie wiem. Wszyscy zasługujemy, by się o tym przekonać. To nasze dzieci, Shepard. Robiliśmy sobie nawzajem okropne rzeczy, ale czas z tym skończyć. Obustronnie. Dlatego też nie mogę usankcjonować eksperymentów, w których pomagałaś, Talii Zora. To musi zostać jasno powiedziane. Rozumiem, admirale. Nie zgadzam się z panem, ale rozumiem. Czy Quarianie mogą współistnieć z getami? Rozumiem, admirale. Nie zgadzam się z panem, ale rozumiem. Ja tu wziąłem ten sam dialog i się skapnąłem po kliknięciu. Musimy ruszać. Do widzenia, Talii Zora. Niech los ci sprzyja. Pańskie słowa mnie zaskakują. Nie czuję do ciebie nienawiści. Uważam tylko, że twój ojciec nie miał racji, planując wojnę. Nie taki zły ten admirał, jak go malują. Ja jeszcze bym zobaczył tutaj. Z tej strony. Talii Zora i jej ojciec kompletnie zwariowali. To ich wina. A, tu jeszcze są trzy osoby, z którymi możemy pogadać. Talii Zora, czy jesteś pewna, że powinnaś ze mną rozmawiać w tych okolicznościach? Szukam informacji na temat Alarei. Nie mam zamiaru pani przekupywać na środku placu. Miło mi pana poznać, Shepard. Mamy wobec pana dług wdzięczności za działania przeciwko getom. Nie powiedziała pani zbyt wiele na otwarciu procesu. Nie było o czym mówić. Ten proces to strata czasu. Dla mnie ma wielkie znaczenie. Jeśli naprawdę eksperymentowaliście z ojcem na aktywnych getach, to jesteście idiotami. Szkoda czasu i wysiłku na proces. Jeśli nie, to był to tylko tragiczny wypadek przy pracy dla wyższego celu. W tym przypadku również proces jest niepotrzebny. I widzę, że każdego możemy spytać o ten statek badawczy. Może mi pani coś powiedzieć na temat Alarei? Niewiele. Wykryliśmy kilka prób transmisji, zanim gety zagłuszyły systemy komunikacji. Biorąc pod uwagę poziom zbiorowej inteligencji potrzebny do przejęcia statku, można się spodziewać od 10 do 50 sztuk. Więc to nie ma nic wspólnego ze mną. Wysyłałam tylko części i kawałki. Na pewno nie dałoby się złożyć z nich tylu getów. Pani poglądy na temat syntetyków są niepopularne. Owszem, przynajmniej w Radzie Admiralicji. Han Gerel widzi w nich wroga, którego trzeba zniszczyć. Zal Koris wolałby uciec i ukryć się na nowej planecie. Shalaran jeszcze nie zdecydowała. Myślałam, że Rel jest zagorzałym sojusznikiem Hana. Ale jeśli prowadził eksperymenty na aktywnych getach, to może mamy ze sobą coś wspólnego. Jeśli nie znajdziemy żywego Rela na Alarei, co się pani zdaniem stanie? Równowaga sił zostanie zachwiana. Han straci jeden głos na rzecz swojej głupiej i niszczycielskiej wojny. To sprzyjałoby pokojowi, bo Shalaran nie zaryzykuje głową. Ale jeśli admirał, który zastąpi Rela, zgodzi się ze mną, może się zrobić gorąco. Popiera pani eksperymenty na żywych organizmach? Eksperymentując na getach, Rel nie powinien odczuwać większej winy niż ja, gdy w dzieciństwie operowałam zabawki. Fakt, że w dzieciństwie operowała pani zabawki, wiele o pani mówi. Statek podróżuje szybciej niż ja. Po odpowiednim zaprogramowaniu może wybierać cele, a nawet bronić się w razie ataku. Ale jest tylko maszyną. Został zbudowany wyłącznie po to, by służyć swemu panu. Może też zostać rozebrany, jeśli jego pan sobie tego zażyczy. Pani poglądy na temat syntetyków są nie... Myślałam, że Rel jest zagorzałym sojusznikiem Hana. Jeśli nie interesuje pani proces, czemu się pani z niego nie wycofa? Mam pozwolić, żeby narwany Han Gerel i tchórzliwy Zal Koris wyznaczali nasz kurs? Nic z tego. Zbyt ważny jest ogólny cel kryjący się za tym procesem. Talii Zora gra w nim drugorzędną rolę. Bez urazy.
Więc co jest prawdziwym celem tego procesu, panie admirał? Określenie. Czy Quarianie powinni bać się wcześniejszych błędów, czy odzyskać chwałę, wykorzystując naszą naturalną więź ze sztuczną inteligencją? Więc obchodzi panią tylko to, że Rel mógł dowiedzieć się czegoś wartościowego na temat getów. Zgadza się. Jeśli się dowiedział, to nawet ten wypadek może mieć dla nas wartość. Chce pani stworzyć nową SI? Nie, Talizora. Chcę, by gety wróciły pod kontrolę ich prawowitych panów, Quarian. Jest pani szalona. Dziękuję za informację. Miło mi było pana poznać, Shepard. No, to się ciekawie dzieje. Kalrigar! Shepard, Talizora, dobrze was widzieć. Gdyby jeszcze okoliczności były inne. Dowiedzieli się czegoś z naszych odczytów? Ni cholery. Jest tak, jak mówili. Słońce Hestromo nie powinno zachowywać się w ten sposób. Więc teoria ciemnej energii się zgadza. To niepokojące. Nie mam o tym pojęcia. Tak tylko strzelam. Co robisz na pokładzie Rai? Wydawało mi się, że zdałeś już swój raport admiralicji. Chciałem wystąpić w obronie Talizora. Służyłem z nią i uważam, że zasługuje na lepsze traktowanie. Dzięki, Kal. Tylko stwierdzam fakty. Udało ci się coś wskórać w Radzie Admiralicji? Admirał Rahn zapytała mnie o opinię na temat getów, bo walczyłem na Hestromie. Ona i admirał Gerel liczą, że zabije pani kilka getów, żeby zjednać tłumy. A potem znajdzie dowody, które oczyszczą panią z zarzutów. Wahali się, ale szczerze mówiąc, nie było innego wyjścia. Zaleciłem wysłanie pani na Alarei. Mam nadzieję, że sobie pani poradzi. Postąpiłeś właściwie. Dziękuję. Mówiłeś, że twoja misja ma coś wspólnego z ciemną energią. Tak jest. Pamiętacie to przeklęte słońce Hystromu? Zakłócało wszystko, promieniowanie poza skalą. Wydaje się, że to słońce się starzeje. Ale tak naprawdę to wcale nie. To ciemna energia. Zmniejsza masę wnętrza gwiazdy, popychając ją przedwcześnie w fazę gazowego olbrzyma. Techniczni się martwią. Uważasz, że to gety są odpowiedzialne za to, co stało się ze słońcem Hejstromu? Killa, mam nadzieję, że nie. Jeśli są w stanie rozwalić gwiazdę, mamy jeszcze mniejsze szanse w wojnie niż myślałem. Nie sądzę, żeby to były gety. Potrzeba by ogromnej ilości czasu i środków, by celowo wywołać taki efekt. Na broń to za mało skuteczne. A nawet gety nie zniszczyłyby użytecznego układu gwiezdnego. Poza tym pojawiły się dopiero po nas. Mam nadzieję, że się pani nie myli. Te syntetyczne sukinsyny i tak są paskudne. Co oznacza to nagromadzenie ciemnej energii? Powinniśmy się tym przejmować? Przykro mi, Shepard, nie mam pojęcia, co to znaczy. Wiem tylko, że naukowcy się przejęli. Może to tylko odosobniony, rzadki przypadek. Jeśli jednak ciemna energia może destabilizować materię gwiazd... Pewnie na razie nie ma się czym martwić, ale w tej galaktyce i tak jest kiepsko z zasobami. Nawet bez umierających gwiazd. Czasami uważam, że latanie z flotą bez własnej planety to właściwe rozwiązanie. Co u ciebie, Rigar? Trochę oberwałeś na Hejstromie. Obrażenia fizyczne były nieduże, ale przez tydzień walczyłem z infekcją. I tak łatwo mi poszło. Nie muszę stawiać czoła tym admirałom. Z tak niską odpornością Quarianom nie byłoby łatwo prowadzić wojnę. Mielibyście większe straty przez choroby niż od ran. Na pewno nie możemy sobie pozwolić na frontalny atak. Musimy walczyć mądrze. Najlepiej z orbity. Mamy zapasy antybiotyków. Nie każdy umrze od jednego postrzału. Nie, Shepard ma rację. Widziałaś tylko operacje szturmowe, Tali. Na froncie nie ma takiego wyrafinowanego sprzętu. Kiedy wróg odetnie dostawy, robi się nieciekawie. Musimy iść. Powodzenia na Alarei. Proszę tam na siebie uważać. Muszę przyznać, że ten człowiek potrafi zjednać sobie publikę. I zostaje nam ostatnia osoba, z którą mamy tutaj dialog. Shepard, jak się dostałeś na Raję? Shepard będzie mi pomagać podczas procesu. Ach tak, słyszałem o tym. Mam nadzieję, że nie zrobiłaś naprawdę tego, o co cię oskarżają. Nie, Vitor. Nigdy nie naraziłabym floty na niebezpieczeństwo. Aha, no tak, więc mogę wam w czymś pomóc? To znaczy, nie sądzę, ale wy pomogliście mnie. Tali, przydałaby się teraz pomoc. Czy zechciałbyś opowiedzieć admirałom, jak ci pomogła? Nie, to znaczy tak, ale już opowiadałem. Przyszli do mnie, nie chciałem rozmawiać publicznie. Vitor dobrze sobie radzi, ale nie jest jeszcze gotów na publiczne wystąpienie.
Rozmawiałem z nimi. Oprócz mnie ten żołnierz, Kaleri-Gar. Opowiedzieliśmy, jak nam pomogłaś. Mam nadzieję, że to pomogło. Na pewno, Vitor. Dziękuję. Trzymaj się, Vitor. Mało kto zostałby przy zdrowych zmysłach po tym, co przeszedłeś. Wiem. Mnie się nie udało. Ale dziękuję, komandorze. Nie dotarłbym tak daleko bez waszej pomocy. Czy to jest ten Vitor z naszej pierwszej misji? Gdzie spotkaliśmy Tali? Bo my przyszliśmy tędy, więc tutaj były jakieś osoby jeszcze. Ale to tam już nie będę szedł, więc dalszą część misji poznamy w kolejnym odcinku. A z wami grał Dyku, zostawcie łapkę w górę. Dajcie subskrypcję, zostawcie lajka i widzimy się w kolejnym odcinku na kolejnych przygodach z Shepardem i pomocą dla Talii. Hej, hej!